hipster sekret. Albo czy jest tam dźwignia jakaś? Bo sam nie wiem, czy jest jakiś sekret, czy nie. Pewna jakieś sekrety tu jakieś są. Nie wiem. Na razie smutna buźka. Chyba twierdzę, że tutaj żadnego sekretu nie ma. Choć mogę podejrzewać. Nie, chyba to były jakieś moje urojenia. Chyba coś tam jest chyba ukryte. Choć muszę to wszystko dyskretnie sprawdzić. Czy jest jakiś sekret? Bo sekrety mnie trochę interesują. Bo prawdopodobnie żadnych już tam nie znajdziemy. Dobra, nie ma sekretów. O nie, ja tam nie wracam. Ten doktorek to jakiś schizol. Schizol. Nie możesz tak długo stać, bo cię mroklon cię załatwi. Co to za muzyczka? O nie, chyba reggae. Kurna, stary. Trzęsawka. A po co ja tyle piłem? Spoko, żartuję. Fumfel po fachu wyjaśnił mi fazę. Kurna. Podobno wszamałeś czarnego kudrzaka. Andre. Widzisz? Czarne kudrzaki rozmnażają się jak porypane. No mówię ci, głowa mała. No nic. Trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz? Żeby mniej bolało, nie? Niezły pomysł, co? Fajnie. I na bębnach. To nie jest od reggae, tylko od takiej muzyki klasycznej. Jakąś gwiazdę wyrządzasz? I wyrzuci Globox. Mówiłem. Kurna stary, nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja widzisz, nie wiem gdzie to jest. Ale w górnej części ciała. Anatomia człowieka się kłania. Kozak spec, że nie ma przebacz. No nic, padam. Muszę podlać roślinki. A my ruszamy dalej. Dobra. I znowu snowboardzik, proszę bardzo. Dobra, teraz postaram się mi lamić tutaj. Kurde. Wyskakuje mi się automatycznie. Z danej rampy. Zdumiewający mamy początek, bo ponad 3000 za kombosy. I ciekawe, do jakiej lokacji by trafimy, tak szczerze mówiąc. Zapewne się dowiemy już niebawem. Po tej trasie. Znowu. No, twórcy mieli dobry design co do tych poziomów tego typu. Kurde, nie zabrałem tego klejnotu. O,
O, tego muszę, tego skubańca zebrać. Dobra, muszę tego skubańca zebrać. Ten czerwony klejnot. Nie, nie, znowu? Już przecież byłeś u tego doktorka chyba. No, byłeś. Przed chwilą. Nie no, znowu! Daleko jeszcze. Do kolejnego będzie daleko. Pewno po następnej lokacji. A ja będę trochę ginąć, więc wiecie. Bo ten upierdliwy czerwony klejnot. Znowu! No i w tym samym momencie muszę nakierować jakoś. Albo wcześniej wyskoczyć. Czy coś. O, trzeba było wcześniej wyskoczyć. I jedziemy dalej. Dobra, dawać mi więcej punktów. Dobra, zostawię. No, jeszcze troszkę daleko. Ale daleko. Dzwaniaka imieniem Klejnot. Tego zapomniałem zebrać. Daleko do tego doktorka? Daleko, no mówię ci w Londro, bo ja ci mówię daleko. Dobra, muszę zjechać. Mogłem prosto, kurde. Ile potrzeba na ten uśmiechniętą buźkę, tak się zastanawiam. Choć ten wymóg chyba mamy spełniony. A jeszcze nie. Jeszcze nie. Przy ilu tysiącach będzie? Muszę jechać tę stronę. Jeszcze spadnę. I będę się trzymać tej środkowej strony głównie. No jeszcze się pomęczymy. Jakbym miał ekstra zdolności, to bym wszystko zebrał za jednym zamachem. A tak tutaj to trzeba się trochę namęczyć. By móc zebrać wszystko. Praktycznie. No nie. No, będzie jak szalona jazda. Jak w KO2. Kiedyś biegałem za tymi bonusami. Kurde, ile ja się z tym męczyłem. Choć się trochę zastanawiam. Dobra. Kolejna część tego poziomu zacnego. Trochę pokupiłem kilka bonusów, ale nadrobimy. Dobra, 50 tysięcy mamy.
jak w lesie czyścioliść. I prawie jak na autostradzie. Jak na autostradzie. I skok 1500. Pilnujemy tej strony. Dziewięćdziesiąt dwa, dobra, niech będzie. Choć nowy poziom premiumy już mamy odblokowany. Zresztą, wcześniej. Pani, szybko, weź skacz albo coś! Dobra. A kurde, nie wystarczyło punktów. Tam. Ale i tak dobry wynik, jest zadowalający. Szkoda. Znaczy, w poprzednim odcinku liczyłem, że będzie więcej tych uśmiechnych tych buźek, ale nie zależy mi na tym, żeby mieć wszystkie. Choć się starałem. Chyba zlamiłem trochę tę pierwszą sekcję z Ziemi Żywych Umarlaków. Ale dobra. Nie będę się męczyć raz jeszcze. Bo mi nie zależy na tym, żeby mieć wszystkie buźki, tylko ważne jest to, żeby przejść całą grę. A w następnym odcinku zajmiemy się pustynią Knarenów. Tak, złych Knarenów. I trzeba zebrać klatek 12. Kurde, będzie to mordercze. Choć sprawdzę na jednym z profili, ile trzeba mieć na tą uśmiechniętą buźkę w Ziemi Żywych Umarlaków. Chyba ponad 70 tysięcy. Bo zebraliśmy 54 tysiące. Dobra, wróćmy do naszego zapisu. Pani, szybko, weź skacz albo coś. Tak więc, moi drodzy, pustynią Knarenów zajmiemy się w następnym odcinku z odświeżonego Zagrajmy w Rayman 3. Choć szkoda trochę, że to zlamiłem. Chyba jedną sekcję. Dobra, moi drodzy, nie będę już tym przedłużać. A więc to by było na tym. Tak, dziś zajmiemy się pustynią złych Knarenów. Piątą lokacją w Raymanie 3. I tego, co mi mówi. Dobra. Dwóch mroklubów musieliśmy napotkać jeszcze. Jeszcze jednego na dokładkę. A ten piasek jest tak gorący, że chyba nie to się przeprawcą w grobie. Spokojnie, kurde. Ale idzie na górę. A, dobra, zamienił się w balon, dobra, spokojnie. Choć przejście przez tą lawę trochę może stać się zbyt nieładne. Pominiemy to i tak nie będzie potrzebne. Będziemy latać. Chyba więc trzeba mieć 70 tysięcy ze Ziemi Żywych Umarlaków. O, trzeba unikać jeszcze tych pocisków. Dobra, już wiem. A nie strzelaj mnie! Nie strzelaj do mnie tak ciągle! Błagam! Don't shoot! Dobra. Trochę się nazbierało. Ach, trochę punktów nazbierało. Przez te nawalanie w te kombosy. Chodź, muszę raz jeszcze użyć tego helikoptera.
nie wiem, czy... Czy wspięcie na to, na te klejnoty, to trzeba raz jeszcze powtórzyć tą część poziomu. No niestety trzeba. Niestety trzeba. I nie podlega temu dyskusji. Dobrze, wyląduję. I znowu te helikoptery, takie zdumiewające. Muszę wylądować w dobrym momencie. Dawać mi tutaj bonusy! Bez dwóch zdań! I to nie ma dyskusji. Takie trele, morele. A, to jest jakaś klateczka. Dobra, spokojnie. Mamy cię. Ech. Najpierw to musiałbym się dostać na górę. Chyba z jego organizmem jest coś nie tak. Dobra. Trzeba się albo dostać, albo nie wiem. A ja jeszcze muszę iść po tym niebieski detergent, już wiem! Już wiem, o co w tym rzecz. Nawet mogę się spinać. Niezły moment. I znowu spinaczka. I trzeba przeskakiwać, więc wiecie. No, znowu znamiłem. No, tym razem nie. Bo to tutaj był jedyny. No i to tutaj nie jest takie proste, moi drodzy. To nakierowanie. O, kurde, zlamiłem. I tutaj jest jedna klateczka. Dobra, jedna klatka została do kolejnego zdobycia nowych punktów punktów trafień. I znowu musimy udać się na kolejną spinaczkę. Chyba coś tam na nas czeka. Dobra, już wiem. Niepokonamy. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak. No dobra, no halu, słuchaj. Nie daj klarenom do siebie podejść. Rozumiesz? Nigdy. Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec. No a w ogóle to miło było cię uznać. A kurde, teraz mamy z tymi knarami. Będziemy mieli z knarenami do czynienia. To jest ich twarda sztuka. Ja tam nie wchodzę. Po moim trupie. O nie. Knareny porwały Globoxa. Co się dzieje? Co to będzie? Co to będzie? Złe knareny. Jak teraz mam z nimi zrobić? Czas zrobić z nimi porządek. O nie. O nie, ich najlepsze kwestie. No prawdę. I ten gong. Ten gong przeciąga knarenów. Tak jest.
jeżeli oberwiemy kilka razy, to przyjdzie wtedy jakiś magik, który nam powie, żeby walnąć w gąki i przeciągnąć knarenów. Nawet nie będę mówić za wcześnie. Niczego in blanco. Najpierw trzeba walnąć w gong. Ale najpierw w klatkę. No i mamy odnowione życie, proszę bardzo. Lecę, bo chcę pozbyć się dziadka. Świeży muszczek. Kurde. Powoli mi te kwestie mnie rozwalają na maksa. O kurde, muszę unikać. Świeże mięsko, które skruszeje. Chcesz mi skraszować mój organizm, który jest tak niewidzialny. Dobra, musimy w odpowiednim momencie wyskoczyć i zabrać ten detergent niebieski. O kurde, oberwałem. Niech sobie pobiega. Mięsko skruszeje. No trzeba... Walnijmy w gong i trzeba jak najszybciej przejść dalej. O kurde, nie będę tykać tego. Trzeba ten gong. O kurde, odwrót! Mięsko skruszeje. Skruszeje. Chyba twoje za chwilę skruszeje. Świeży muszczek. Jest! Dobrze, dobrze jest! Dobra, najpierw... Chyba tych się nimi pozbędziemy. Dobra. Choć trzeba doprowadzić jajko w ten sposób, żeby się stykało z tym przyciskiem. Musi być przytrzymane. O! Tych duchów się bałem w dzieciństwie! Choć nic nam nie zrobią. I trzeba zostawić na tym przycisku. Choć tutaj nam jest dalej. I tutaj trzeba doprowadzić do gongu. W ten sposób. Chodźcie, jest pewny sekret. A, tylko do tego gongu doprowadziło. Kurde, mogłem wrócić. Ha, odwróciłem uwagę. Dobrze jest. Ja zamawiam oczy. Choć myślałem, że będzie jakieś przejście. Dobra. Dobra, możemy spokojnie przejść. Kurde, zbliża się do nas. Dobra, najpierw trzeba ten gong. To przeciągi knarenów. Tak jak głosił ten magik. W poprzedniej wersji zagrajmy w Rayman 3 Hollow Havoc na moim kanale.
Dobra, muszę zebrać tamten. Muszę zebrać tamten. Sekrety! O tak. Choć musimy uważać na tych knarenów. Polacz sobie ten knaren. I znalazłem dobry sekret. Spieprzać ode mnie. Dobra. Chyba to były podobne do razowa. Dobra, nie ma ich. Choć tym razem ta sekcja nie będzie taka prosta. Bo zarówno ich w dwóch pokojach są duchy. O, widać. Dwa duchy. Nie, trzy duchy tutaj są, a tam są cztery. I się odradzają. Znowu? No nie no, znowu. I tak duchy nam nic nie zrobią. Niektóre dźwięki znajome są z Rayman Origins. Tak na moje oko. Dobra. I mamy koniec sekcji. 74, okej. Okay. 69 tysięcy trzeba zebrać. O, właśnie w tej sekcji jest pewien... sekret. Chodzi do niego, dojdziemy. Choć musimy wiedzieć, jak to wszystko będzie to wyglądać. A, to trzeba doprowadzić tego knarena, żeby ten nacisnął ten głupkowaty duży przycisk. O, właśnie ten, naciśnij ten przycisk, proszę. O. O. Żeby chyba ruszyły te. Świeży muszczek. Dobra. Ja wcześniej w dzieciństwie, przechodząc ten poziom, to nawet nie wiedziałem o tym sekrecie, a w tym jest sekret, który chciałbym wam pokazać. A tutaj jest klatka. Ciekawe. Co tam dasz? Dobrym... Super sztuczka! Lalelele. A, detergent. Dobra. Z kolei nam dali detergent. To będzie nam potrzebne do ukończenia poziomu. O kurde. Chyba ci się skruszeje. Przestań nikomu wmawiać, że takie masz urojenia. Tu musisz mieć w głowie coś nie tak. Jakie masz urojenia? A tam jest klatka. Idziemy do niej. Niech tutaj te knareny zostaną tam na dole. Kurde, wyleciałem, nie! I znowu trzeba na tą górę się wspiąć. To będzie nam potrzebne do ukończenia poziomu. A my pójdziemy jeszcze raz do góry.
No nie, no znowu zlamiłem. Ja nie mogę. Ajajaj. Co tu się dzieje w tej chwili? To jest jakaś masakra. Z platformami jest problem. Choć nie chcę mi się kończyć wcześniej poziomu, bo wtedy będę miał 30% i tak dalej, żeby nie było powtórki z Bagien Mroku. Dobra, odnowię ten detergent. Trzeba spiąć jeszcze raz się na górę. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I proszę bardzo. I znowu ich taniec. Wieżyczka. A, helikopter. Ale zanim to... Te bonusy, które są na dole. O, dobra, już wiem. Jakbym się tam wspiął, to bym zakończył szybko poziom. O, nie, 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 tak łatwo nie będzie. Muszę odnaleźć miejsce, gdzie był ten detergent. Choć nie chcę mi się wychodzić wcześniej z poziomu, bo wtedy będę miał 30%. Lepiej nie warto. O, na tą platformę trzeba, dobrze. Dobrze, 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 wspij się. Jest. Nie tą stronę, kurde. Nie tą stronę. Nie. I tutaj poczekamy. Kurde, prawie bym spadł, Boże. Dobra. Zielony detergent. I teraz trzeba iść po te bonusy. I tutaj proszę bardzo jest sekret. O kurde, ale dużo, dużo, dużo. Ach, kurde, dużo punkciorów było. A więc dobrze. A więc dobrze. Tam nic już nie ma. Dobra, możemy już... Wszystko mamy załatwione. Więc możemy się wynieść z tego poziomu. Choć nie miałem wiele czasu, żeby tam dotrzeć. Dobra, przestańcie już nadawać, bo i tak komentarze są zbędne. I co mi zrobisz, Knarenie, ha? Dobra, wystarczy ten helikopter. Choć myślałem, że tutaj będzie jakiś sekret, ale tutaj jest jakieś wyjście. Ile procent dawać mi? 100%. Dobra, miałem 31 albo 19. A tutaj widzimy 100%. No i 60 tysięcy. Nie, takie niespełna 60 tysięcy.
Ech. Zapewne chyba to jest ostatnia lokacja przed pojedynkiem z kolejnym bossem, czyli chyba z tym przywódcą Knarenów. Jeżeli tak mi się zdaje. A, 4 Knareny. Ale dobra, moi drodzy, jemy. W każdym bądź razie. Panowie, nie wstyd wam tak napadać na biednego chłopaka. Nie, czemu? A tobie tak? I co my teraz w tej sytuacji zrobić? No bo w końcu, dlaczego? No nie przestaniecie w końcu? Najpierw wbijemy mu trzaski pod paznokcie. Tutaj nic nie ma. Wyjątki to są duchy. No kurde, ten przeszkadza. Masakra jakaś. A, to trzeba iść tu. Aha, bo ten blokuje, dobra. Blokuje ten niebieski detergent. Tego mi potrzeba. Ale trzeba jakoś walnąć w gong, żeby przeciągnąć Knarenów, czy co? Bo ja już chyba nie wiem. Nie będę rezygnować, tak jak w Milionerach. A, tutaj jest. Dobra, już wiem. To co ja walnąłem w ogóle? Dobra, odwróciliśmy uwagę, to teraz możemy iść po te niebieski. Proszę bardzo. Już nic nie zrobisz. No, spi... No, poszły sobie. Na drzewo. Znowu blokuje dostęp do tego detergentu. No tutaj nam nic nie zrobi. Ja zamawiam oczy. Zmusimy go do Czeku, Czeku in Blanco. Nie opowiadaj farmazonów, proszę cię. A. Niebieski detergent był potrzebny do tamtej sekcji, ale i tak już mamy już w posiadaniu. Kurde, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie chyba. Czy myśmy zrobili dobrze, że poszliśmy na dół? Jakie brać go? Nie opowiadam tutaj farmazonów, panie Flondro, bo nic z tego nie wynikniesz. No kurde, skończył mi się detergent. No kurde, muszę iść na dół. A to trzeba jeszcze na dół. I znowu w gong trzeba walnąć.
I trzeba jeszcze iść. Po ten detergent. No dobra, nie przeszkadzajcie. Podczas przechodzenia w tej gry. Przestaniecie z tymi tekstami? Muszę się spieszyć, zanim ten detergent się skończy. Kurde, szybko. Okej. Dobra, zrobiliśmy kolejną pułapkę, że tam nie ma przejścia. Tam sobie idzie. Nie wiem, czy dobrą stronę poszliśmy. Tutaj mamy te wszystkie to. I klatka, proszę bardzo. Zestaw klejnotów. Jedynym w swoim rodzaju. Znowu te duchy. Poszedł duch razy jeden. Był sobie duch razy jeden. Idziemy dalej. O kurde. I znowu ta spinaczka. Ile mam klatek? 5 na 12. Akurat. Właśnie, że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, to nawet psu dałby radę. Dobra. Znowu gong. Ale jeszcze raz zwalniemy. Tym razem w klatkę. Przerywamy ich wypowiedź. I znowu dance. Dobra, dawać mi więcej punktów. I co teraz? I co my teraz w tej sytuacji zrobimy? Wiadomo, musimy strzec się od knarenów. A, to trzeba się ukrywać. O, nie zauważyły mnie. Ej! Skąd mogą iść tymi głupimi? Dobra. Once again. Ten głupi gong. Przeciągający knarenów. I jeszcze raz. W klatkę. Hopla. I znowu dance. I jego i ich wieżyczka. Dawać mi punkciory. A to najpierw muszę w ten sposób. No i proszę bardzo, mamy nowe, jeszcze więcej życia. Jeszcze więcej punktów. I 18 tysięcy mamy. Tak jest. Udało się uciec przed tymi knarenami z tej wieżyczki. Ciekawe, co tutaj nas ukrywa. Ukrywają się. 46. Nie wiem, czy to był jakiś sekret. Gong imprezę? Chciałbym, ale tata chyba mnie nie puści. Co
Dobra, moi drodzy, to teraz musimy się zająć jedyną sprawą, którą mamy na głowie. Mianowicie to, że już chyba w tym poziomie się napotkamy na jakiś... A, tutaj skorzystam sobie bez jakichkolwiek uszczerbków. Czy coś mamy? Coś? To coś? Znikaj. Nie chcemy ciebie widzieć, panie duchu. To trzeba zaatakować siłą. A tymczasem sobie pozbieramy klejnociki. Dobra, nie zależy na tym, żeby mieć uśmiechnięte buźki, wiadomo. Co tu się ukrywa? Najpierw pozbieramy te klejnoty, które są na dole. Bo wiadomo, chcemy zapewne wiedzieć. I teraz sobie posprawdzamy. No kupię duchy, nie przeszkadzajcie. Nie wyrządzajcie żadnego uszczerbku. Dobra. Kurde, prawie spadłem. Choć chcę teraz najpierw wiedzieć, gdzie się pokrywają te... z podejrzenia. Choć będziemy sprawdzać powoli. I żeby nie spaść, chyba podpowiedzią będą kamienie. O kurde, zniszczył się jeden. Jedna część mostu. Nie, znaczy się labiryntu. Prawie jak próba schwytania Pachoho z Invisimals następny wymiar, który miałem w planach nagrać z tego let's play, ale niestety nie doszło to do skutku. Spada. To też spadnie. O! Trzeba na krótko wejść i dopiero później, żeby jak najszybciej dotrzeć tam na brzeg, żebyście nie spadli wraz z kamieniem. Żeby to się kamień się niszczy. Zostawiam. Choć myślałem, że to będzie jakiś sekret. O cholera. O cholera. Coś tam jest. Choć chcę zebrać ten kamień. Ale jak mam do niego dotrzeć? Choć nie wiem. Nie no, chyba to jest jakiś sekret, jakiś czy coś. A, chyba już wiem. Trzeba tam dotrzeć do jakichś ukrytych. A tutaj przynajmniej jestem tutaj bezpieczny. Tutaj jest jakiś sekret. Kurde, sekrety! Dawać mi sekrety! Mnóstwo sekretów, moi drodzy. Mnóstwo sekretów. O, jak już pewnie widzicie, tutaj jest mnóstwo sekretów. Zbierajmy je bez zastanawiania się. Dobrze, że nam dali trochę tych sekretów, bo byłaby jakaś masakra, gdybym nie zebrał. Myślałem, że będzie coś innego. A tu się okazuje, że... są pewne sekretne przejście. Ech, dobra. Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze. Tak na moje oko.
Nie wiem, czy to jest jakieś sekretne przejście. Chodź, sprawdźmy. A, to są drzwi zamknięte. Teraz muszę zrobić tak, żeby strzec się knarenów. A przynajmniej ci poszli w tę stronę. Albo zniknęli po prostu. Proste. I do zrozumienia bardzo proste. O kurde, jestem zadowolony, że zdobywam lepsze wyniki niż z 2014 roku i 2015 roku. I tutaj mamy kolejną klateczkę. Yes. Dobra. Prawie 30 tysięcy. Na naszym karku. Czy jakieś inne... Znajdę inne. Odkąd umarła Sally, jestem taki samotny. Taki samotny, powiadasz. Chyba nawet wyręczysz sobie... Co się dzieje? What's happened? Ech, znowu tutaj jestem, a nic nie zrobię. Muszę iść tam. Co ja zrobię? Co one chcą mi zrobić? Kim ty jesteś? Kim ty to cholery jesteś? Ej, zaraz, na jakiej arenie? O tej arenie ci chodzi. Reflux. Może my go pokonamy? Chyba te truchło tego małego króla. Walka się zaczyna z refluksem. Dobra, teraz musicie obczaić, na czym ten pojedynek polega. Dobra, musimy uciekać przed obracającym się refluksem. Dobra, jeszcze raz musi się obrócić. A my pójdziemy po to. O, muszę uważać. Muszę uważać na te, które wyskakują z tego. Żeby nie toknąć, nie? Żeby nie toknąć. Ja robię slalomy. Robię ósemki i slalomy. Ej, jak długo? Jak długo będziesz miał zamiar się tak utrzymywać? A, muszę podskakiwać. Dobra, mamy go. Mocne uderzenie nie zaszkodziło. Dobra, weźmiemy ten czerwony detergent. To będzie nam kluczowy. Mocne uderzenia nie zaszkodzą. Muszę skakać.
kurwa skakać. Szybko. Dobra. I ta pętla. Ta pętla muzyczna. Mogłoby się tak za blisko nie być. Dobra. Mocne uderzenie nie zaszkodzi. Chodź, nie będę tracić. Muszę podskakiwać. Trele morele. O nie. O nie. Okej. Okay. Ej, za co? Znowu muszę iść za tym małym cholerą. Wielkim małym cholerą. Chodź ty. No dobra, jak dojdziemy do połowy, to część areny będzie zniszczona. Zostanie... Część areny będzie... W tym zniszczeniu ulegnie. Widać już płomienie, do których trzeba już unikać. Musiałem doładować trochę detergent, żeby nie zbliżyć się przypadkiem teraz. Jeszcze doładujmy trochę życia. Przestaniecie w końcu z tymi głupimi kulkami. Dobra, będziemy skakać. Tym razem musimy skakać. Muszę być bliżej detergentów. Kurde, za blisko trochę. Muszę bliżej muszę. Jak będzie jedna czwarta życia, bo zostanie to znowu. I znowu ten wir. Lubi taką pętlę. Teraz pojedynek robi się coraz trudniejszy. Ale jest szybszy. A my tymczasem sobie odnowimy trochę życia, żeby nie dotknąć, spokojnie. Robimy to z tym, ze spokojem. Odejdźmy do tej sprawy bardzo spokojnie. Dobra. I tak już mu koniec nastąpi. Dobra, utrzymamy się przy tym. Jeszcze chwilę. Jeszcze ten detergent mi wystarczy. Muszę wyskoczyć, tak. I tak będzie pojedynek warty 3000. Jeżeli walnę go mocno, a dokładnie. Tak, 3000. Dobra, koniec refluksa.
Mówiłem. 3000 punktów. To była wartość tego pojedynku. Choć trochę traciliśmy trochę punktów, bo minus 1 razy 2. Bez tego detergentu punktów byłoby troszeczkę mniej straconych. Ale ważne, że pojedynek był warty 3000, tak jak to było w poprzedniej wersji Zagrajmy w Rayman 3 Hoodlum Havoc. No już moi drodzy, już niedaleko końca piątej lokacji. Rayman, pokazałeś na co ci stać, nie żebym się cieszył. Nikt wcześniej nie pokonał refluksa. Idź barane, teraz ja mówię. W nagrodzie otrzymasz cząstkę mocy Leptysa. Panie wszystkich Knarenów! Przekaż twemu dzielnemu wojownikowi cząstkę swej straszliwej mocy! Nowy początek Raymana z nową umiejętnością. Kurde, zamknął Globox na ten widok. A my ruszamy dalej z sekcją. To jest chyba najdłuższa sekcja w historii gry. Wow, ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa. Tetrisa? Leptysa! What you say? Jak to użyć? Chyba V. I zamienia się w Lumka. Mogę pokazywać Lizę. Lizę. Mogę lizać. Palce lizać. No nie, znowu ci. Najpierw chcę bonusami się zająć, a nie. I grymas na pokazanie Lizy tego języka. Dobra. Ciekawe, ile za tą. Tylko 43, mimo tego, że zebrałem liczną ilość tego punktów. Nie wiem dlaczego za to 43, nie wiem. Choć myślę, że trochę wystarczy. Ale i tak mi nie zależy na uśmiechniętej buźce w każdych z 9 lokacji. I tak. No i znowu z tym magikiem. Serio. No dobra, mamy imprezkę małą. Samo naprawdzające? Nie zaszkodzi. Ale za to tutaj jest więcej klejnotów. Lepiej nie palce nie widać. Palce nie lizać. O kurde. O nie. Mamy pojedynek z tymi głupimi. Z tymi. Nie no. To jest jakaś przesada? Nie za zbyt blisko. O nie, to tylko przeciągają do góry. Muszę uważać. Lepiej atakiem bocznym. Atakiem podczas ruchu w bok. No, jeden się pozbył. Dobra. Dobra. Jeszcze więcej punktów za grymas.
i do widzenia. I za oklaski dziękuję Globoxowi. Jedynemu swoim rodzaju. Znowu popatrzę na tego Globoxa. Ha, dobra. Co czeka nas na górze? A, klatka, dobrze. Dobra, 10 na 12 w tej chwili mamy. I czerwony detergent. O kurde. Żeby nie wchodzić na ich piasek. Uwaga, własność mroklumów. Znaczy się knarenów. I co mam zrobić z tymi... nimi? A, trzeba klatkę wziąć! Za dużo tego. Za dużo tego daliście. Zdecydowanie za dużo tego. Za dużo tego. Za dużo tych koktajli. I tym wirem. Dobra, jeszcze raz detergent. Dobra. Jeszcze jeden został. Dobra. Jeszcze dodatkowy punkty za grymas. Dobra, elektryczność. Wciągnie do ognia. Jak mam się dostać do tyłu? Choć coś jest, coś jednego podejrzanego. Czy coś jest ukrytego? Choć nie wiem. To nic nie dało. Ale za to to. Tak. Moi drodzy, jak myślicie, jak mam się teraz dostać? O, tam coś jest. Ale to jak mam się teraz dostać? Chyba trzeba tym... Aha, już wiem. No kurde. Kurde, sekrety. I większy wynik. Idziemy się wspinać jeszcze raz. No, głupi ogień. Na pewno to nie piasek knarenów. Dobra. To teraz jak mam się dostać tam na górę? Czyli na ten... tego coś tam jest ukrytego. Jakiś bruk jest ukryty? Chyba nic nie zrobimy. Ale dobra. Ważne, że... jakiś sekret jest. Na całe szczęście. 54, ale dobra. Nie zależy od tego, czy będę mieć mniej, czy więcej punktów, to jest tak nieważne.
Czy coś jest jakiś sekret? Nie. Więc dobra. Czas się z nimi zająć. Dobra. Przecież kolejne punktory. Punkciki. Dobra, nie dali nam punktów, kurde. Ja. Zaczy się życia. Trzeci doktorek, moi drodzy. Wreszcie coś się dzieje. Musieliśmy użyć tych zgniatarek. Cztery zgniatarek. Żeby można było unicestwić. O nie, 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 nigdzie się nie ruszam. Skąd taka pewność? Ciekawa cutscenka. Moi drodzy, ja informuję was, że jesteśmy już w ponad połowie gry, więc jest jakiś postęp. Globoxan, bardzo spięty. Japończyk. Ja wiedzieć, jak przegonić zła energia. Uwaga! Nie, nie, nie wejdę! Nie słucham niczyich rozkazów! Ach, tak! Zaraz się przekonamy. Oto! Joszy, Romeo! Pośpiesz się trochę, co? Terapia grupowa. Terapia grupowa tym razem. Może tym razem się uda wyciągnąć tego Andres z powierzchni Globoxa. Gitara, bęben, japońska muzyczka. On jest dyrygentem. Heh. W końcu wyszedł! Andre wyszedł z Globoxa! I co teraz zrobi André? Szaleje po całej pustyni Knarenów. Po wszystkich pokonanych przeciwnikach. Teraz bierze wszystkie mroklumy, żeby stworzyć jeszcze większą armię. Armię zła. Co oni jeszcze zrobią? I raz jeszcze do tego siedziby złych Knarenów. Ty możesz tak sobie mówić, ale i tak nie zmieni tego, że cię pokonamy. Wszyscy cię pokonamy. Wszystkich pokonam. O, Reflux und André połączyli siły und ukradli Berło von Gumsi, der Kroll der Knareni. Stary kurna, jak kolesie przywołają Leptysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Ale to dopiero w kolejnym odcinku z odświeżonego Zagrajmy w Rayman Shadowlands Havoc. A ty tam nie przeszkadzaj. I przestań mi tak mi przeszkadzać podczas wymawiania ostatnich słów w tym odcinku. A więc dobrze. Następny poziom, znaczy się następna lokacja, która czeka nas w Raymanie 3, to najdłuższy skrót, dzięki któremu będziemy mogli dogonić pozostałą armię zła pod wodzą samego André. Cóż, to wszystko będzie się działo jeszcze w dalszej części odświeżonego Zagrajmy w Rayman 3 Hoodlum Havoc. Tak jak już pewnie widzicie, korony. Dobra, wszystkim się zajmiesz dopiero w następnym razem w Raymanie 3.
A ty przestań nawalać. Dobra, nie czaruj, i tak ci nie pomoże, bo trzeba zbierać te korony, którymi się zajmę w kolejnym odcinku. No naprawdę. I wylądowaliśmy stąd. Dobra, nie będę mu przeszkadzać, więc pójdziemy i zakończymy tutaj. A więc, moi drodzy, przypomnę, że najdłuższy skrót to czeka nas w następnym odcinku z odświeżonego Zagrajmy w Rayman 3 Gloomhavok. Jak na razie mamy 39 klatek na 60 możliwych i ponad 200 tysięcy punktów. A, jedną klatkę przegapiłem. Ale dobra, nieistotne, ale ważne, że... Żeby mieć chyba troszkę, żeby poprawić się lepiej w stosunku do poprzedniej wersji Zagrajmy w Rayman 3 Gloomhavok. A więc tutaj pożegnamy się. To by było na... Przed nami najdłuższy skrót, dzięki któremu możemy dogonić armię zła pod wodzą André. Teraz musimy zbierać koronę, żeby przejść dalej. Ale najpierw but! Najpierw chcę się zająć tymi klejnotami, które tutaj mi się ukrywają. O kurde, już jesteśmy tak daleko. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, to jesteśmy już w ponad połowie gry. Więc już mamy taki progres. Dobra, teraz musimy się zająć tym butem, żeby dostać tego niebieskiego detergenta. Uderzenie razy dwa. Uderzenie w ścianę czy coś spowoduje, że tracimy jeden punkt. Ale i tak nie powoduje naszczerbku na Raymanie. Naprawdę, wiecie o co mi chodzi. Dobra. Jeszcze go uderzę raz jeszcze. Dobra, możemy się Ej. Nadal musimy zebrać te korony. I to jest wyścig na czas. Kurde, prawie bym stracił jeden punkt, ale spokojnie. Teraz trzeba spieszyć się. A myślałem, że coś się tam zbugowało. Odnowię sobie czas. Muszę dochodzić jak najszybciej. Zanim się czas skończy. Dobrze! Zdążyliśmy i otwieramy pierwsze przejście. Udało się! Wiedziałem, że mi się uda, ale jestem! O! Motylek. Szybko, szybko, szybko. Dobra, zdobyliśmy 500 punktów, bo za to motyla 250, to jeszcze razy 2 za ten detergent. I otwieramy mechanizm. Proszę bardzo! I piękne schody się nam otwierają. Okej, koniec tego. 8% serio? I to wszystko. Dobra. Jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? Ciekawe, co mam tym zrobić. Poważnie 8% za to? Lustereczko, powiedz przecie... Dwie otworzą się tylko przed tym, kto zbierze wszystkie korony. No dobra, przecież to już z poprzedniej sekcji już to było. Naprawdę, serio. 8% to jest jakaś masakra. Jeszcze nigdy takiego wyniku się nie spodziewałem. Chyba ta muzyczka jest skądś znana. T
Ta muzyczka jest dla nas jedna z tych minigierek, do których przejdziemy dopiero w ostatnim odcinku, kiedy będziemy przechodzić tą całą wieżę Leptysa i tak dalej. To dopiero do tego tematu dojdziemy. Dobra, udało się przynajmniej. Ale teraz trzeba zdążyć z czasem. Wszystko musi być jak zegarkiem. O kurde, udało się. He, udało mi się. Kurde, przed czasem. I to jak mam teraz negocjować? Oj, znowu spinaczkę, dobrze. A, za lustrem jest widoczny. Platforma dana. Choć się zastanawiam, czy zrobić takie spotkanie z widzami. Tak naprawdę. Choć się zastanawiam, czy takie zrobić jak kiedyś robił UX Channel. To było w 2012 roku, w sierpniu to robił. Tak, 5 sierpnia 2012, dobrze pamiętam tę datę. Zamów muzyczkę, znalazł jakieś minigierki. I choć nie wiem, czy zrobić dopiero... dopiero w 2018 roku, nie prędzej. Dobra, widzę wszystko, bo z lustra to wynika. Dobra, wszystko mamy. Choć nie wierzę, dlaczego dostałem 8% za to. Tylko Hachi Puracento. Ej, jak mam teraz zrobić? Dobra, przepraszam, że musiałem przerwać nagrywanie. Chyba ci się tobie nie udało, tylko mi się udało, żeby zebrać wszystkie korony. Znowu motylek czeka na nas. No skąd ja miałem wiedzieć, że... Gdzie są pozostałe te sekrety? Choć musiałbym to sprawdzić najpierw. Dobra. Chyba coś tam jest ukryte. Jakiś robal? O, tu jest. Tam się ukrywa. Usłyszałem. No. 22. Nie mogło być lepiej. Kurczę, blaszka, ten skrót wcale nie jest taki krótki. To najdłuższy skrót. Na mojej głowie. Piernicze. No to lecimy. No co mnie tak wywaliło? Dobra, powtórzymy raz jeszcze, bo zaliczyłem. Tak, sfejlowałem. Nie wiem, co tak mi musiało mi zarzucić. O co tu wszystkim chodzi? Dobra, nie próbuj z tym sezajem i otwórz się. Nacisnę nie ten guzik. Zapewne i skąd mi zarzuciło? O, dobra. Ale kurde, nie zwracam uwagi na to, ile punktów zbiorę ogólnie. Nie będę zwracać uwagi na to, czy muszę wszystkie sekrety poodkrywać, tylko zależy mi na tym, żeby przejść całą grę i wam pokazać mniej więcej, jak to... jak można tę grę ukończyć. Staram się, żeby było na 100%, ale niestety nie da się. Po prostu nie zawsze się udaje.
więc sami wiecie. Choć jeszcze patrzyłem na gameplaye z Raymana 3HD, który zawiera poprawki graficzne, no i poprawione menu i tak dalej, wszystko. Choć nie miałem okazji grać w ten tytuł, ale zapewne może wkrótce wam pokażę różnice pomiędzy Raymanem 3 Hood'em Havoc a Raymanem 3HD. Więc sami wiecie. Ogółem Rayman 3HD to jest to samo co Rayman 3 Hood'em Havoc, tylko że ma poprawki graficzne. O tak ujmę, w cudzysłów. Kurde, przypomniało mi się z poprzedniego odcinka te słowa, te kwestie tych knarenów. Świeży muszczek. Niech sobie pobiega. Mięsko skruszeje. O, znowu kolejny. Kurde, coś mi zarzuciło. O, kolejny robaczek. Dawać mi go. No, przynajmniej ten ratuje sytuację. Kurde, blisko było! Ja nie mogę, przed samym końcem. I nadal będziemy się męczyć. Muszę przejść jak najszybciej, zanim to się zamknie. Muszę to dyskretnie robić. Kurde, znowu. Blaszka. Oj, znowu, kurde. Może od początku wszystko robić i tak w kółko robimy. Aż do skutku robimy. W najdłuższym skrócie chodzi o to, żeby dotrzeć jak najszybciej na drugą stronę. Kurde, pamiętajcie, że początki nie bywają zbyt łatwe. Nie zawsze bywają łatwe, więc pamiętać. Więc jak powracam do danego tytułu po kilku latach... Jest, dobra, mamy to. Mamy to. Skakanka! Czy coś jest tam ukryte? Okej, to tutaj nic...